Najmocniej przepraszam, mam nową sekretarkę. Zdarza się jeszcze popełniać błędy i umawia na tę samą godzinę. Może zaczniemy od pani. Bardzo proszę. Ja jeszcze o skalpelu. Jak w pani ocenie wyglądały relacje między nim a pani byłym mężem? Przyjacielskie. A coś więcej? Byli jak bracia, jeśli pan to zrozumie. A czy pani zdaniem jeden byłby gotów zabić dla drugiego? Nie rozumiem pytania. Chce pan się opierać na przypuszczeniach? Dobrze. Zapytam inaczej. Czy lubiła pani skalpela? Tak. Był uroczym człowiekiem. Lubiłam go. Ale jednak bandyta. Proszę zapytać mnie precyzyjniej, czy lubiłam człowieka, czy jego zajęcie. Wie pani, pojawiają się jakieś sprawy z przeszłości, które mogą rzutować na teraźniejszość. Widzę, że pan nie za bardzo wie, o co mnie zapytać. Proszę łaskawie się zastanowić, ja przyjadę, powiem, co wiem. Rzeczywiście będę chciał z panią jeszcze porozmawiać. Panie się znają? Nie rozumiem. Tam. Czeka. Pani Patrycja. Tak, z widzenia. Noszą panie to samo nazwisko? Pan doskonale wie, jak się nazywamy, skoro pan nas tutaj wezwał. To pani pomoże się wydostać. Mira? Mira, zaczekaj. Jesteśmy na ty? W tej sytuacji... No przepraszam, myślałam, że raczej tak. Gość próbuje nas rozgrywać. Nie dajmy się. Jeśli blacha utonie, to dostaniemy rykoszetem. Raczej ty. Jesteś pewna? Wiesz coś, czego ja nie wiem o sobie? Parę lat z nim żyłaś. To nie jest mężczyzna, o którym się nie pamięta. Zapraszam drugą z pań. Niech każda robi to, co do niej należy.